Cześć, nazywam się Monika Praczyk i w Verseo zajmuję się content marketingiem. W związku z tym, że jesteśmy firmą, która wykorzystuje wszystkie kanały dojścia do osób zainteresowanych Verseo, w tym także do osób, które chciałyby z nami współpracować, dzisiaj nagrywam razem z dziewczynami podcast, który ma być dobrym podkładem właśnie do potencjalnych kandydatów do przyjęcia do pracy, żeby wiedzieli, czego mogą się po nas spodziewać i co my mamy im do zaoferowania. A mówiąc dziewczyny, mam na myśli Monikę Adamczyk i Joannę Ignaczak. Cześć dziewczyny. Cześć. Cześć. No to opowiedzcie w takim razie trochę o tym, czym zajmujecie się w Verseo. Okej, ja towarzyszę kandydatom na ich całej ścieżce rekrutacyjnej w Verseo, a więc od tego momentu pierwszego kontaktu, aż do momentu sfinalizowania oferty pracy szczęśliwego, tutaj najczęściej na to liczymy, także no, jestem tutaj po to, żeby zminimalizować jakikolwiek stres, który może się tam pojawić na każdym etapie rozmów, które prowadzimy, żeby też z drugiej strony zweryfikować te umiejętności, kompetencje kandydatów, też od takiej strony firmowych wartości, tych, którymi się kierujemy i które chcemy też widzieć z drugiej strony u tych osób, które trafiają do nas na pokład. No i osobiście mogę potwierdzić, że faktycznie ta minimalizacja stresu bardzo dobrze Tobie wychodzi, bo przechodziłam przez te różne etapy procesu rekrutacji, więc tutaj w nawiasie mogę powiedzieć, polecam. A Ty, Moniu? Ja w Verseo zajmuję stanowisko Head of Customer Success Team, czyli współtworzę i kieruję zespołem, który jest najbliżej naszych klientów, który składa się ze specjalistów od digital marketingu. Okej, to brzmiało bardzo dobrze i chwytliwie, ale zastanawiam się, czy osoba, która nie zna naszej firmy, wie dokładnie, czym zajmuje się ten dział i czego może się po nim spodziewać. Gdybyś mogła, Monika, trochę opowiedzieć, jak wygląda praca pod Twoim przewodnictwem. Z mojej perspektywy sama nazwa zespołu bardzo dużo zdradza, dlatego że rzeczywiście zajmujemy się głównie przyczynianiem do sukcesu naszych klientów. Czyli klient po podpisaniu umowy z Verseo trafia do działu Customer Success, a my robimy wszystko, żeby jego zadowolenie ze współpracy z nami było jak najwyższe i żeby chciał z nami zostać jak najdłużej. Powiedziałaś, my robimy. Czy możesz doprecyzować w takim razie, jakie osoby pracują u Ciebie w dziale? Są to specjaliści, którzy zajmują się głównie reklamami płatnymi, ale także zajmują się naszymi klientami z zakresu pozycjonowania stron internetowych. I rozumiem, że skoro pojawiasz się w tym podcaście, to potrzebujemy nowej, świeżej krwi i energii. Dokładnie tak. Stale poszukuję nowych osób, odpowiednich osób do swojego zespołu. Takich osób, które albo mają już jakieś wcześniejsze doświadczenie z digital marketingiem, czyli jest to doświadczenie na przykład agencyjne, chociaż nie tylko, dlatego że takich kompetencji można nabyć w różnych innych miejscach, ale także osób, które takiego doświadczenia nie mają, natomiast mają żywe, szczere, autentyczne zainteresowanie digital marketingiem i chciałyby się od nas tego marketingu nauczyć, ale to jest tak naprawdę najbardziej istotne z mojej perspektywy, aby te osoby rzeczywiście lubiły kontakt z klientem, żeby były nastawione na relacyjną obsługę klienta i aby miały w tym wcześniejsze doświadczenie i sukcesy. Teraz może, Asiu, zapytam Ciebie, bo Ty, Moniko, wspomniałaś, że nie trzeba mieć doświadczenia, żeby do nas przyjść, bo zapewniamy taki szlif i wystarczą takie core'owe kompetencje, czyli na przykład umiejętność dobrej rozmowy z klientem, czy jak mniemam, łączenie wielu obowiązków w jednym czasie. A jeżeli chodzi o to, już, no właśnie, tak jak powiedziałam wcześniej, szlifowanie i konkretne wdrożenie tego pracownika w naszą branżę. Jak to wygląda, Asiu? Czy my proponujemy jakieś kursy, czy może kandydaci sami mogą sugerować, jakie są te niedostatki? Opowiedz o tym trochę. Okej, no to tutaj rzeczywiście każda nowa osoba, która do nas trafia, niezależnie czy to jest osoba z większym czy mniejszym doświadczeniem, przechodzi przez taki bardzo intensywny, dwutygodniowy prawie okres onboardingu. I tutaj w tym onboardingu skupiamy się już bardzo mocno na naszych usługach, więc są to szkolenia z Google Ads, są to szkolenia z tematów związanych z SEO, są to też kwestie analityczne. Bardzo mocno wchodzimy w te tematy, to jest rzeczywiście taki intensywny czas
Niektórzy go czasem porównują do sesji na uczelni, że trzeba tyle rzeczywiście energii tutaj zaangażować. A czy też są egzaminy? A bywa tak, że musimy rzeczywiście te kompetencje gdzieś tam pod koniec zweryfikować i sprawdzić, czy są jeszcze takie miejsca, gdzie te kompetencje, gdzie tą wiedzę po prostu musimy uzupełnić, więc no, robimy takie mniejsze jakieś sprawdzanie tej wiedzy. Ale rzeczywiście tutaj bardzo mocno inwestujemy w kandydatów, bo chcemy ich po prostu przygotować do tej roli w jak najlepszy sposób. Na onboardingu się to absolutnie nie kończy, bo w naszej branży to jest niemożliwe, żeby tak się stało. Trzeba się uczyć cały czas. I my też tę przestrzeń do nauki tutaj zapewniamy. Mamy osobny dział, który zajmuje się u nas szkoleniami wewnętrznymi. Mamy też nasze zasoby online, także ten, kto do nas dołączy, myślę, że będzie miał co robić w kwestii zdobywania wiedzy, więc też takich osób, które są na to nastawione, szukamy. Moniko, z Twojej wypowiedzi można wywnioskować, że to są dosyć specyficzne wymagania, jeżeli chodzi o osoby, które będą pracować w Twoim dziale, bo z jednej strony musisz mieć bardzo dobrze rozwinięte te kompetencje miękkie, ale także te analityczne. Musisz mieć umiejętność, taką łatwość nawiązywania kontaktów i rozmowy. Co jeszcze powinien mieć z Twojej perspektywy ten kandydat idealny, żeby z jednej strony złapał tę chemię, można tak powiedzieć, z Tobą, ale też z drugiej, żeby on czuł się komfortowo w Twoim zespole? Rzeczywiście te dwie rzeczy, o których wspomniałaś, są z mojej perspektywy najbardziej istotne. Czyli z jednej strony są to umiejętności analityczne i one są turbo ważne w przypadku tej roli, dlatego że osoby, których szukamy, będą zajmowały się samodzielnym tworzeniem i późniejszą optymalizacją kampanii, więc to jest ekstremalnie ważne, żeby potrafiły pracować z dashboardami, z panelami, z danymi i potrafiły te informacje przekazać klientowi, czyli z drugiej strony te umiejętności, kompetencje miękkie, tworzenie relacji, utrzymywania relacji z klientami i przekładania im tej wiedzy specjalistycznej na ich język, tworzenie tej płaszczyzny porozumienia między Verseo, między specjalistą a klientem, co ma się przysłużyć do jego sukcesu po prostu. Czyli jednym słowem trochę człowiek orkiestra. Dokładnie tak. Dokładnie takiej osoby szukam. Co ten człowiek orkiestra będzie robić w Twoim dziale? Jakie są jego obowiązki? Jaka jest ta melodia, którą będzie musiał wygrywać każdego dnia? Moja ulubiona odpowiedź, to zależy od tego, z czym do nas przychodzi. Jeżeli przychodzi do nas z konkretnymi umiejętnościami, z konkretnymi kompetencjami, to ma szansę je rozwijać po prostu w pracy z klientem, w pracy nad kampaniami. Natomiast jeżeli jest to osoba bez doświadczenia, to w procesie onboardingu okazuje się, w którą chce iść stronę. Obieramy wspólnie kierunek dla tej osoby, taki podstawowy, a później, kiedy uzyska już jakiś stopień specjalizacji w tymże temacie, przechodzimy do rozmów o kolejnych kanałach, kolejnych kierunkach. Nudy nie ma. Zdecydowanie nudy nie ma, dlatego że bardzo wiele oferujemy swoim klientom i wciąż dochodzą u nas nowe produkty, nowe usługi, więc jest czego się uczyć, ale także jest w czym się specjalizować. Dlatego, że ten świat digital marketingu jest bardzo dynamiczny, wiele się zmienia, musimy wychodzić temu naprzeciw, więc nieustannie, niezależnie od tego, jak długo pracujemy już w digital marketingu, cały czas musimy się rozwijać. Czyli każdy dzień przynosi coś nowego. Wydaje mi się, że już dosyć dobrze przedstawiłaś ten świat Verseo od wewnątrz i osoby, które chciałyby nawiązać z nami współpracę i właśnie wejść pod te Twoje skrzydła, już trochę wiedzą, czego mogą się spodziewać. Ale żeby jeszcze to doprecyzować, powiedz, dlaczego warto przyjść do Twojego zespołu? Dlaczego warto tutaj u nas pracować? Przede wszystkim dlatego, że można się bardzo, bardzo dużo nauczyć. Więc dla osoby, która chciałaby zdobyć umiejętności, kompetencje, doświadczenie związane z digital marketingiem, no to jest wspaniała droga, dlatego że przychodząc do nas może nauczyć się wszystkiego od podstaw, więc na pewno dlatego warto. Warto również dlatego, że na co dzień pracujemy z klientami i to jest praca, która potrafi być bardzo satysfakcjonująca, a szukamy osób, które lubią pracę z klientem, dlatego też można rozwinąć swoje umiejętności miękkie.
pasję, ale też na pewno warto, dlatego że z nami się po prostu świetnie pracuje. Mamy cudowną atmosferę i myślę, że to jest też jedna z rzeczy, które najczęściej słyszę na rekrutacji, czyli pytanie o to, jak u nas jest, jaka u nas jest atmosfera, jak się z nami pracuje, a ja mam takie poczucie tego, że pracuje się u nas naprawdę dobrze i ta atmosfera jest sprzyjająca, więc myślę, że to są te rzeczy, o których, te najważniejsze rzeczy, o których warto wspomnieć. I mamy nie owocowe czwartki, ale owocową codzienność, bo codziennie mam owocki. Jeżeli ktoś by był zainteresowany przyjściem do nas ze względu na jabłka, to są, jest dobra kawa, towarzystwo, kompetencje, praca, wszystko jest. Asiu, co byś chciała jeszcze dołożyć do tej listy? To jeszcze może tylko dodam do tego, co Monika powiedziała, bo atmosfera jest czymś takim, o czym mówi się rzeczywiście bardzo dużo i często i trudno jest to tak gdzieś zmierzyć, a my rzeczywiście robimy co jakiś czas takie badanie, gdzie badamy też NPS tych osób, które są z nami na pokładzie. I tutaj trzeba przyznać, że w przypadku tego działu Moniki ten NPS jest bardzo, bardzo wysoki, bo wynosi 70 punktów prawie. Co jest taką wartością już bardzo konkretną i rzadko pewnie pojawiającą się też na rynku pracy. Więc myślę, że tutaj trochę pochwalę Monikę i jej zespół od tej strony, że ta atmosfera rzeczywiście, tak jakbyśmy ją próbowali zmierzyć, to przejawia się w tym, że ludzie rzeczywiście bardzo sobie tą pracę cenią, aż do tego stopnia, że polecaliby to miejsce też innym osobom, które chciałyby z nami pracować. Ale poruszyłaś tutaj bardzo ważny temat, bo jeżeli chodzi o sprawdzanie tego poziomu satysfakcji naszych pracowników, to faktycznie jest, tak jak przed chwilą mówiłaś. Firmę tworzą ludzie, więc przywiązujemy bardzo dużą wagę do tego, kogo wpuszczamy tutaj do nas na nasz pokład, przed kim otwieramy drzwi. Tak to już jest na procesie rekrutacji. Możesz o nim krótko powiedzieć. Jeżeli ja chciałabym zostać przyjęta do naszej firmy, czego mam się spodziewać, jak wygląda ten proces tak krok po kroku? Myślę, że takiego szybkiego procesu rekrutacji, który składa się z dwóch etapów. Tutaj dbamy o to, żeby szybko kontaktować się z kandydatami już po momencie wysłania aplikacji. Więc ten pierwszy etap to jest zawsze rozmowa telefoniczna z osobą z działu HR, gdzie weryfikujemy te... Czyli z tobą. Tak, to znaczy ze mną lub też z Zuzą z naszego działu HR. Tutaj w zależności od stanowiska jeszcze to różnie będzie wyglądało. Natomiast tu weryfikujemy te podstawowe rzeczy. Przede wszystkim komunikację, to bycie gdzieś tam z klientem, takie pierwsze doświadczenia w tym zakresie, one są dla nas bardzo ważne. Sprawdzamy tą motywację do rozwoju właśnie w marketingu online i to jest dla nas tutaj szczególnie istotne, żeby ta osoba rzeczywiście wykazywała tą motywację na wysokim poziomie, żeby już wiedziała, w jakim kierunku chce iść, żeby już coś wcześniej w tym zakresie robiła. Cenimy wszelkie kursy, szkolenia, cokolwiek, co kandydat gdzieś już tam wcześniej zrobił. Także ten pierwszy etap zawsze jest tym etapem weryfikującym takie podstawowe i najważniejsze dla nas rzeczy. I po tym etapie następuje już etap kolejny, rozmowa na miejscu, u nas w biurze. Chcemy się spotkać, chcemy rzeczywiście porozmawiać ze sobą twarzą w twarz i chcemy z jednej strony sprawdzić też te kompetencje twarde, ale też mocniej porozmawiać o tych obszarach właśnie związanych z naszymi wartościami. Więc tu pojawią się też tego typu pytania, które to dopasowanie takiego kandydata do kultury firmy zweryfikują. A kto uczestniczy w tej rozmowie? To już jesteś nie tylko ty, ale będzie też spotkanie z tobą, Monika, prawda? Tak, ja również uczestniczę w tych rozmowach. Bardzo jest dla mnie ważne, żeby móc tego nowego kandydata poznać, ale też żeby opowiedzieć mu o tym, jak wygląda specyfika tej pracy, czego może się spodziewać, żeby złapać z nim tę chemię, żeby wyjść naprzeciw jego oczekiwaniom, żeby zobaczyć, czy nasze drogi, nasze ścieżki się gdzieś spotykają właśnie w tym momencie, w którym potrzebuje, żeby one się spotkały teraz. I żeby też opowiedzieć więcej o tym, czego on może się spodziewać, bo to jest też bardzo, bardzo ważne, żebyśmy, kiedy już zaczniemy tę współpracę, rzeczywiście wiedzieli, że idziemy w tym samym kierunku. A jeżeli jest już ta chemia, o której wspomniałaś, to rozumiem, że właśnie na tym etapie, czy jeszcze wchodzimy na kolejny poziom rekrutacji, czy tutaj tak naprawdę już mówimy, jesteś z nami, jest fajnie, zaczynamy szkolenia i możemy działać? To zależy. Znowu się pojawia to nasze magiczne zależy. Zależy od czego? Jeżeli ktoś przychodzi do nas za wcześniejszym doświadczeniem, już jakimkolwiek,
związanym z digital marketingiem, to na pewno chcemy zweryfikować jego umiejętności. Czasami może pojawić się jakiś dodatkowy etap, więc czasami nie kończy się na tym drugim kroku. Dobrze, czyli mamy krok ewentualnie trzeci, czyli weryfikacja moich kompetencji i umiejętności. Jeżeli okazuje się, że naprawdę mam ten dar, jest chemia, to co dalej? No tutaj już przechodzimy do finalizowania rozmów i składania oferty oczywiście. Już także, niedobrze. Tak, tak. Rozmawiamy oczywiście o tym aspekcie finansowym. Mamy też tak skonstruowany ten nasz system wynagradzania, że bardzo mocno wynagradzamy za to, co dana osoba robi z klientem, za kampanię, która prowadzi, za jakby ich liczbę, którą ostatecznie ma pod swoją pieczą. Także tutaj to wynagrodzenie ma szansę urosnąć i to jest, myślę, że taki też duży plus dla kandydatów, którzy zaczynają z nami współpracę, że zobaczą na pewno na swoim koncie więcej w nie tak bardzo długim czasie, więc mogą się spodziewać tego, że po prostu dostaną wynagrodzenie za efekty swojej pracy. No i ja zostałam przez Ciebie przekonana, już mi się podoba, już wiem, że bym chciała iść w tym kierunku, no to teraz zbierzmy to tak w jedną całość, co ja mam zrobić? Gdzie ja mam się zgłosić i dać znać, hej, chcę być w Verseo? Wszystkie nasze oferty pracy są oczywiście na stronie internetowej, w naszej zakładce kariera, także tam będę wszystkich na pewno odsyłała. Jeżeli ktoś ma ochotę, to może też ze mną skontaktować się bezpośrednio, pewnie w linku do tego też podcastu gdzieś podamy te dane kontaktowe, żeby można było odzywać się, dopytywać jeszcze, jeżeli jakieś wątpliwości się pojawią. Czyli jeżeli ktoś chciałby się z nami skontaktować, to już wiadomo, jak znaleźć Asię. Moniu, czy Ty jeszcze w jakiś sposób szczególny chciałabyś zachęcić ewentualnych kandydatów, którzy cały czas się wahają, czy wysyłać to CV, czy nie, do kontaktu z Tobą i do zaproszenia na taką rozmowę kwalifikacyjną? Jeżeli chcesz się dużo nauczyć i masz dużo motywacji i przestrzeni też na to i jest to taki moment w Twoim życiu, że rzeczywiście chciałbyś pójść w kierunku digital marketingu, czujesz rzeczywiście, że to jest taka przestrzeń dla Ciebie, to na pewno Verseo jest doskonałym miejscem, żeby te kompetencje, żeby te umiejętności nabyć i żeby je rozwijać razem z nami. Proszę nie wierzyć Moni, proszę to przetestować na własnej skórze, przychodząc do nas na rekrutację. Zapraszamy serdecznie, a ja dziewczyny bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę. Dzięki.